Bachledec Uruś ucieka do Polski przez Colinę. Szokujące doniesienia o poważnych kłótniach. Alicja Bachledec Uruś i Colin Farrell rozstali się, gdy ich syn miał zaledwie kilka miesięcy. Po latach aktor udzielił wywiadu, w którym przyznał, że z perspektywy czasu żałuje niektórych życiowych wyborów. Żyłem wspaniałym życiem, miałem ogromną fortunę, cudowne dzieci, starszego syna z poprzedniego związku i świetną rodzinę. Ale wybrałem wolność, która niczego mi nie dała, cytuję Farrella Tygodnik Na Żywo. Byli partnerzy wciąż pozostają w stałym kontakcie, a tata aktywnie uczestniczy w życiu syna. Podarował matce swojego syna dom w Los Angeles i wiele mówiło się o tym, że Colin płaci ogromne alimenty, które mogą wynosić nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ale w zamian nałożył na Bachledec Uruś pewne ograniczenia. Aktorka nie może m.in. wyprowadzić się z synem do Polski. Alicja zapewniała wielokrotnie, że jej relacje z Colinem są bardzo dobre. Tymczasem, jak donosi Życie na Gorąco, w ostatnim czasie uległo to sporej zmianie. Dobre relacje, które Colin i Alicja wypracowali po rozstaniu, by w zgodzie opiekować się wspólnym dzieckiem, zostały poddane poważnej próbie. Na razie poróżnieni rodzice próbują znaleźć jakiś kompromis, choć jest trudno, bo każdy z nich ma swoje racje, czytamy w tygodniku. Alicja Bachledec Uruś niedawno przyznała, że jej syn również wiąże swoją przyszłość z filmem i chciałby doskonalić swój warsztat w jednej z polskich szkół. Podobno wizja rozłąki z synem, który miałby zamieszkać niemal 10 tysięcy kilometrów dalej, doprowadza Colina do furii. To prowadzi do kłótni pomiędzy rodzicami. Alicja jest nimi coraz bardziej wyczerpana. Alicja w ostatnim czasie ma zszargane nerwy. Chodzi o syna Henryka, który chce uczyć się w Polsce warsztatu aktorskiego. Jego tata nie jest przekonany do tego pomysłu i jak na razie nie wyobraża tego sobie. Jest zdecydowanie przeciw. Alicja podkreśla i tłumaczy, że to dopiero plany. Ale nic to nie daje, mówi znajoma aktorki w rozmowie z gazetą. W dodatku coraz częstsze kłótnie przywracają u Alicji wspomnienia tego, co doprowadziło do ich rozstania. Niestety, bardzo emocjonalnie to przeżywa. Ale lubi mieć wszystko poukładane. Dlatego, kiedy Henio wspomniał o idei studiów w Polsce, ona od razu powiedziała o tym jego ojcu. Żeby w przyszłości nie było konfliktu. Teraz żałuję, dodaje osoba z otoczenia Alicji. Napięte relacje rodziców i kłótnie doprowadziły do tego, że Alicja postanowiła spakować walizki i uciec do Polski. Aktorka chce przeczekać trudny czas i liczy na to, że ostatecznie uda im się dojść do porozumienia. Tegoroczne święta Alicja z synem spędzą w naszym kraju. Odkąd wyjechała do USA, Boże Narodzenie stara się spędzać w rodzinnym domu w Polsce. Cieszy ją fakt, że Henio, podobnie jak ona, pokochał świąteczny klimat, który panuje w ojczyźnie jego mamy. W tym roku znów leci do Krakowa z synem. I choć zatrzymają się w domu jej rodziców, w stolicy Małopolski, to jednak święta spędzą w górach, czytamy w Życiu na Gorąco.